Witam Was na kolejnej wideo recenzji. Dzisiaj zaprezentujemy Wam kolejny Liquid Cigara z Black Line. Będzie to tobacco. Buteleczka 10 ml, 11 mg zawartość nikotyny. Cena Liquidu 20 zł w sklepie cigar.pl i tam możecie kupić. No to czuć tytoń. Teraz czuć tytoń. Bardzo dobry tytoń. Taki dobry gatunkowy. No. Bardzo fajny zapach. Czuć lekko słodycz. Tak. Tak przyjemne. Przyjemny tytoń, lekka słodycz. No, zapowiadam dobrą kompozycję Liquidu. Wiesz co, mi to przypomina taką nabitą tytoniem fajkę do pykania. Tak. To jak dziadki palą właśnie. Mhm. To jest fajne. Ładnie pachnie się zapowiada. Palimy na trzech różnych setupach, żeby było można mniej więcej podzielić opinię. Żmija pali na... Wolisz Crystal Vulcan, Clear Misery, bateria, Cigara o zawartości mAh 1100. Tak. Maciuś na... Ja na Tokitolową. Tokitolową 800 mAh, a ja palę na Clear Misery Vision Cigara i bateria Ego C5. I tutaj czuć bardzo fajną, wyraźną nutkę tytoniu. W żaden sposób jakoś mnie przynajmniej nie gryzie. Jest bardzo fajny, przyjemny smaczek. Odwzorowanie do zapachu mogłem powiedzieć, że jako takie jest, w tym, że nie w smaku nie ma tej słodyczy, która była w zapachu. No i tyle ode mnie. A ja w porównaniu do Ciebie czuję to lekko słodycz w smaku. Ja tak samo. Tak w podmieniu lekko czuć. Właśnie dobry kontrast to daje, bo to jest taki jakby cierpki trochę, ten liquid. Trochę tak, w gardło drapie, ale leciutko w gardło drapie. No po papieros powinien, jak się pali. Tak, tak. Właśnie to odzorowuje dobrze. Takiego zwykłego papierosa. Przypomina trochę Elema niebieskiego, jak no, tak. Tylko dodajemy, że tu nie ma żadnych substancji smolistych. To jest po prostu papieros. To jest po prostu dobry Elem niebieski właśnie. No. Leciutko drapie w gardło. Tak. Bardzo dobry aromat tytoniowy, godny polecenia. Fanów liquidów tytoniowych na pewno zachęci, my też zachęcamy. Dokładnie. Więc jest naprawdę bardzo na plus. Oceny, ja powiem pierwszy, ja temu liquidowi daję 5 na 6, jako że nie jestem za dużym fanem smaków tytoniowych, ale jest naprawdę ok. Ja dam mu również piątkę, dla mnie jest bardzo dobry. Tak jak wcześniej recenzowałem Cigara 3,5, tam orzeszek był, nie? Też dobra kompozycja, a tutaj sam ten tytoń, super. Super do mieszania, dla mnie bomba. Okej, Maciuś. Ja bym nawet dał 5,5, bo z tych tytoniowych, co ja paliłem, to jak na razie ten jest najlepszy. No. I nie, aż tak nie przymula. No, nie przymula, tak. Nie drapie w gardło, nie przymula, aromat tytoniu. Trochę drapie, no już mówiliśmy. Leciutko, ale to nie powoduje dyskomfortu. No właśnie, po prostu przyjemny. Tak, dokładnie. Jest ok. Czyli co, możemy polecić, zapraszamy Was do kolejnych poprzednich recenzji, na nasz fanpage, do odwiedzania kanału na YouTubie. Standardowo co robić? Subskrybować, lajkować, komentować. Tak, i zapraszamy do sklepu cigar.pl. po zakupy właśnie. I dziękujemy tego sklepowi za podesłanie właśnie tych kilku recenzji, które są zarąbiste. No. I żegnamy się z Wami, trzymajcie się ciepło. Na razie. Na razie.